Zabawkowy kącik Rufusa Kłopotka. Witajcie! Dziś spróbujemy zrobić tamburyn. Super! Potrzebujemy 2 talerze papierowe, kolorową bibułę, klej techniczny, trochę wody, pędzel, nożyczki, taśmę, kredki, trochę papieru i ziarna ryżu lub makaronu. Ekscytujące! Zaczniemy od oklejenia talerza bibułą. Ma się rozumieć! Wybierzmy kolor. Ojej! Ja uwielbiam ten! Upewnijmy się, że bibuła jest nieco większa niż papierowy talerz. To bardzo ważne! Bierzemy wodę i wlewamy do niej trochę kleju. Powinno być tyle samo kleju, co wody. Wtedy mieszanka jest idealna. Tak! Mieszamy. Nieźle nam idzie, co? Następnie nakładamy pędzlem cienką warstwę z tyłu talerza. Klej, 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 klej! Klej, 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 klej! Tylko nie posklejajcie sobie palców! Przyłóżcie bibułę i dociśnijcie. Pędzlem nałóżcie jeszcze więcej kleju, tak żeby trzymała się ona mocno talerza. To nie powinno być trudne. Jasne! Jeżeli bibułka gdzieś pęknie, wystarczy przykleić w to miejsce nowy kawałek bibuły i rozsmarować klej na nim. Tak! Na końcu powinno to wyglądać tak. Fajnie nam wyszło, prawda? Poczekajcie, aż klej wyschnie, a następnie odetnijcie naddatki bibuły. Uwaga na palce! Żeby talerz wyglądał tak. Dobra robota! Teraz trochę udekorujemy nasz tamburyn. Wybierzcie bibułę w innym kolorze i odetnijcie szeroki pasek, taki jak ten. Och nie, znowu te nożyczki! Następnie potnijcie go na cieńsze paski. Tylko ostrożnie! Nożyczki ustawiajcie pod różnym kątem, by otrzymać małe trójkąty. Ciachu, 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 ciach! Tak właśnie powinny wyglądać nasze małe trójkąciki. Pamiętajcie, że z nożyczkami nie ma żartów. Uważajcie! Teraz przykleimy je na papierowym talerzyku w ten sposób. Poradzicie sobie. To samo zrobimy z resztą trójkątów. Doklejamy jeden przy drugim. Można oczywiście wykonać inne wzory i kolory. Róbcie takie ozdoby, jakie chcecie. Klej, 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 klej. Klej, 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 klej. Na końcu powinno to wyglądać tak. Ładne! Następnie musimy obrócić nasz talerz. A co potem? Bierzemy bibułę w jednym lub w różnych kolorach i tniemy ją na kilka cienkich pasków w ten sposób. Ostrożnie z nożyczkami! Ciach, 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 ciach. Paski przyklejamy do krawędzi talerza za pomocą taśmy. Nie poklejcie sobie palców! Taśmy, 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 taśmy. Taśmy, taśmy, taśmy. Jeśli chcecie zrobić harmonijkę, musicie złożyć bibułę w ten sposób. Raz w jedną, raz w drugą stronę. Zróbcie tak na całej długości paska. Sporo tej bibuły! I gotowe. To wygląda dziwnie. Potniemy to na węższe paski. Uwaga na palce! I co? Nieźle nam wyszło. O tak! Doklejamy kolejne paski wzdłuż krawędzi talerza, mniej więcej na połowie jego obwodu. Nie robimy tego dookoła całego talerza, ponieważ musimy mieć jak trzymać nasz tamburyn w dłoni. Na koniec powinien on wyglądać tak. Super! Nadszedł czas, aby wypełnić tamburyn czymś grzechoczącym. Tak! My użyjemy ziaren ryżu, ale można użyć suchy makaron, groch, koraliki albo coś podobnego. Sporo tego!
Wrzućcie tyle, ile chcecie. Dobrze! Pora złożyć nasz piękny tamburyn. Fantastycznie! Sklejcie go na całym obwodzie. Nie żałujcie kleju, żeby miejsce łączenia było solidne i trwałe. Jeśli korzystacie z pistoletu do kleju, najlepiej poproście kogoś dorosłego o pomoc. O tak, dorosły powinien to zrobić. Tylko ostrożnie. Teraz przyłóżcie drugi talerz i spróbujcie je razem solidnie skleić. Dociskajcie je mocno na całym obwodzie. Nasz tamburyn powinien być szczelny. Pewnie! Gotowe. To jest super! Przydałoby się go jeszcze jakoś udekorować. Można na przykład narysować coś na kartce papieru i wyciąć. O! My zrobiliśmy kwiat. Piękny! Wystarczy po prostu przykleić go do tamburynu. Nakładamy klej. Klej, 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 klej. I dociskamy. Bułka z masłem! Proszę bardzo, nasz tamburyn jest gotowy. Brawo! Można oczywiście go zrobić w różnych kolorach i wzorach. Popatrzcie, w ilu ciekawych wersjach udało się nam to zrobić. Ojej! Fantastyczne! Jej! To było naprawdę niesamowite! Teraz spróbuję zrobić to samodzielnie. To do zobaczenia! Bawcie się dobrze!